Cześć, z tej strony Darek, witam w kolejnym odcinku na vlogu. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, opowiem o tym, czym różni się baza danych od hurtowni danych. Z racji tego, że miałem przyjemność pracować zarówno w firmie, która wymagała pracy przy bazie danych, jak i hurtowni danych, podam Ci dzisiaj kilka takich praktycznych wskazówek i odniesień do tego, jakie są właśnie różnice między bazą danych a hurtownią danych, czy są one do siebie podobne i jakie projekty możesz realizować zarówno przy bazie danych, jak i przy hurtowni danych. Zacznijmy od bazy danych, ponieważ jest to temat nam dosyć dużo bardziej bliższy i znajomy. Ja w kursie SQL-a mówiłem, że baza danych to jest po prostu jakiś taki pojemnik na dane, który służy modelowaniu jakiejś rzeczywistości biznesowej. My oczywiście w całym tym kursie będziemy przynajmniej na razie mówić wyłącznie o bazach relacyjnych. Więc w przypadku relacyjnej bazy danych, baza danych to zbiór jakichś tabelek i powiązań między nimi. W ostatnim odcinku podawałem przykład tego, jak możesz zauważyć rezultat pracy programisty na przykładzie jakiejś księgarni. I tutaj ten przykład możemy dzisiaj sobie śmiało dalej kontynuować, bo te wszystkie trzy aplikacje, które omawiałem w poprzednim nagraniu, dotyczyły właśnie bazy danych. To znaczy bazy danych dotyczą takiej operacyjnej działalności przedsiębiorstwa. Co to znaczy operacyjnej? To znaczy takiej aktualnej, bieżącej. W przypadku tej księgarni było tak, że mieliśmy na przykład aplikację, jakąś stronę internetową, była aplikacja jakaś na telefon i na komputer. I każda z nich dotyczyła w pewnym stopniu obsługi klienta. I to jest bardzo charakterystyczne dla baz właśnie transakcyjnych, czy po prostu baz danych, że bardzo często są one stosowane w charakterze właśnie obsługi klienta albo na przykład realizacji zamówienia, kupna biletu. W przypadku tej księgarni moglibyśmy na przykład wyobrazić sobie bazę danych jako zbiór tabel takich jak książka na przykład. I będą tam kolumny typu tytuł książki, autor, jakiś na przykład rok wydania, kod na przykład wydawcy i oddzielna tabelka z tym kodem wydawcy, nazwą tego wydawcy, jakimś tam numerem REGON powiedzmy, dodatkowymi informacjami, na przykład danymi kontaktowymi. Mielibyśmy tabelkę z klientami, mielibyśmy tabelkę z pracownikami, wszystkie one by były ze sobą jakoś powiązane. Byłaby tabelka na przykład faktury, byłaby tabelka dostawcy, czyli każda z tych tabel zawierałaby dosyć szczegółowe informacje potrzebne do tego, żeby realizować bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Czyli ktoś chce zamówić książkę, klient chce zamówić książkę. No więc jak on sobie będzie zamawiał jakąś książkę, to najpierw musimy sprawdzić, czy na przykład ta książka istnieje na stanie. Jak klient będzie chciał wybrać adres dostawy, to musimy sprawdzić, czy na przykład ten adres znajduje się w Polsce, na przykład po kodzie pocztowym, bo dostarczamy towar tylko i wyłącznie w ramach granic naszego kraju. Jak już coś sprzedamy, no to prawo jest jakie jest, więc trzeba się z tego rozliczyć, trzeba wykazać dochód, no więc znowu, na potrzeby działalności firmy potrzebujemy sumować te dochody, jakoś je wyliczyć, tak żeby móc później zbiorczo przedstawić, o w tym miesiącu wystawiłem 10 faktur, każdą na 1000 zł, no i zarobiłem 10 tysięcy, hipotetycznie. Te operacje wykonywane w ramach bazy danych noszą nazwę Online Transaction Processing, bo dotyczą właśnie transakcji. Wszystko niemal, co się tam dzieje, wykonywane jest w ramach transakcji. Na przykład, no ja zamówiłem książkę, no to teraz, jeśli ja zamówiłem książkę, no to najpierw trzeba sprawdzić stan, czy ona istnieje. Później zdjąć ten stan, na przykład o jeden, bo kupiłem jedną książkę, tak żeby kolejna osoba, która zaraz za chwilę również być może będzie chciała kupić tą książkę, widziała, że ta książka dalej istnieje w takiej ilości, albo na przykład, że jej nie ma, bo poprzedni klient wykupił ostatnią sztukę. W rzeczywistości jest też tak, że oprócz tego, że firmy działają ok na co dzień i muszą albo spełniać wymagania prawne, albo umożliwić klientom jakąś interakcję z firmą, no biznes prowadzi też swego rodzaju analizę, czyli tak zwaną działalność strategiczną, nie operacyjną, tylko strategiczną w dłuższym horyzoncie czasowym. Na przykład po paru miesiącach mogłoby się okazać, albo po dwóch latach działalności firmy, chciałbyś sprawdzić, która z Twoich księgarni, bo załóżmy księgarni masz 5, każda nawet w innym województwie, i chciałbyś zobaczyć, jak jedna radzi sobie na tle innej. Czyli chciałbyś zobaczyć, jaki
dochód wygenerowała, albo jaki na przykład przychód i koszt wygenerowała każda z księgarni, żeby wiedzieć na przykład, gdzie opłaca się zainwestować i zatrudnić kolejne osoby, albo dokupić więcej książek. No i znowu, będą potrzebne ci dane, które najprawdopodobniej zostały zebrane z tych takich mniejszych baz danych. Czyli będziesz musiał na pewno wiedzieć, ile na przykład książek, albo po prostu sumować dochód na każdy miesiąc w każdej księgarni. No tylko teraz, jeśli w tej tabelce, w bazie danych, w relacyjnej bazie danych, masz tabelki dotyczące na przykład numeru rejestracyjnego kierowcy, który tą książkę dostarczył, imienia i nazwiska klienta, numeru jakiegoś kodu książki, to takie informacje są ci zupełnie niepotrzebne i zbędne, bo ty już będziesz pracował nie na takim dużym poziomie szczegółowości, tylko dużo bardziej ogólnie. Ty potrzebujesz podjąć decyzję biznesową w długim horyzoncie czasowym, więc dla ciebie najistotniejsze będzie to, żeby wiedzieć, ile księgarnia zarobiła. Więc tak naprawdę potrzebujesz jakiegoś identyfikatora księgarni i kwoty pieniędzy. Kwoty bardzo często w hurtowniach danych, generalnie nie tylko kwoty, ale cokolwiek, dzieli się względem dat. Na przykład w zależności od tego, jak dużo tych danych jest i jakiego rodzaju analizę dokonujesz, bardzo często jest to zakres miesięczny, tak? Czyli masz w tym miesiącu księgarnia A zarobiła 10 tysięcy, księgarnia B 50, a C wyszła 5 tysięcy na stratę, na przykład. Czy to jest potrzebne? No to jest bardzo potrzebne, no bo może się okazać, że planujesz rozwijać, masz pieniądze, żeby zainwestować i rozwijać kolejną księgarnię. No i teraz, żeby podjąć decyzję o tym, gdzie tą księgarnię rozwijać, no może się okazać, że w jednym miejscu, w którym masz swoją księgarnię, może się okazać, że tam brakuje kolejnej, no bo nie nadążasz w ogóle wyrabiać się ze zleceniami. Oczywiście, no pewne rzeczy jesteś w stanie zauważyć intuicyjnie. O, tutaj są duże kolejki, albo pracownicy się skarżą, że nie nadążają obsługiwać klientów. Natomiast są też takie analizy, których na pierwszy rzut oka nie widać i dopiero po zastosowaniu jakichś skomplikowanych wzorów matematycznych wyjdzie na jaw, że między jednym zjawiskiem, na przykład obniżeniem ceny o 5%, jest korelacja z drugim zjawiskiem, o, zarobiliśmy 20% więcej, więc opłaca się tą cenę obniżyć, bo na przykład więcej osób będzie stać na to, żeby te książki kupić, a przy wyższej cenie zarabiamy mniej, bo mniej osób jest w stanie tą książkę kupić, tak? No, analiz może być wiele. Koniec końców te dane w hurtowni danych trzeba zebrać. Tych danych jest z reguły dużo więcej niż w bazie transakcyjnej i bardzo często dane w hurtowni danych pochodzą z wielu różnych źródeł, takich jak mniejsze bazy danych. Na przykład jeśli budowalibyśmy sobie taką centralną hurtownię danych, a mieli tych 5 księgarni, to może się okazać, że każda z tych 5 księgarni ma swoją własną bazę danych. I teraz te dane z bazy danych trzeba najpierw wyjąć i wrzucić do jednej hurtowni danych. Oczywiście nie będziemy wybierać, jak już wspomniałem, wszystkich danych, bo wiele danych jest zbyt szczegółowa i nam niepotrzebna. Część danych my po prostu w ramach tej hurtowni sobie sumujemy, zagregujemy i już takie zagregowane dane dotyczące na przykład zarobków każdej księgarni na dany dzień wrzucimy do hurtowni z każdej księgarni. Tam sobie w hurtowni te dane obrobimy i zbiorczy raport albo tak zwany data mart zbudujemy, który będzie już zawierał listę naszych księgarni z miesięcznym, powiedzmy, podsumowaniem ich dochodów. Żeby nie było tak kolorowo, to nie jest tak, że te bazy danych muszą być jednorodne, to znaczy identyczne, takie same. Może się okazać, że jedna z księgarni korzysta z bazy Oracle, inna z bazy MS SQL, jeszcze trzecia z bazy MySQL, jeszcze kolejna w ogóle nie z bazy relacyjnej, tylko jakiegoś pliku płaskiego, na przykład Excel, a trzecia to w ogóle ma zwykły plik tekstowy CSV. I teraz te wszystkie 5 przykładów to też są bazy danych. Część są bazy relacyjne, inne nierelacyjne, ustrukturyzowane, nieustrukturyzowane. Koniec końców zawierają istotne informacje. I teraz w związku z tym, że przeznaczenie bazy danych i hurtowni danych jest zupełnie inne, zupełnie inaczej wygląda też praca w przypadku bazy danych i hurtowni danych. Te bazy danych, czyli baza danych taka OLTP i OLAP, czyli hurtownia,
różni się bardzo ze względu nawet na samą architekturę, bo zupełnie inne operacje wykonujemy na bazie transakcyjnej, gdzie wszystko musi szybko działać, no bo jak klient zamawia książkę, to nie będzie chciał czekać 3 minuty, aż wykona nam się jakieś zapytanie, które sprawdzi, czy ta książka istnieje na stanie. On się rozmyśli i pójdzie do konkurencji, więc to wszystko musi działać bardzo szybko. W przypadku hurtowni danych, no też nikt nie chce czekać, wiadomo, że to musi działać najszybciej jak to możliwe, ale z hurtowni danych tak naprawdę korzystają głównie osoby techniczne, które przygotowują sobie coś w tej hurtowni i na samym końcu tego etapu pracy programisty wyświetlają jakiś zbiór czy raport osobie decyzyjnej. Czyli hipotetycznie, no sam odpowiedz sobie na pytanie, co jest bardziej wrażliwe dla biznesu, to, że zdenerwuje się klient, że długo musi czekać na jakiś zakup czy rezerwację, czy zdenerwuje się no, menedżer któregoś szczebla, bo coś wolniej działa. Oczywiście wiadomo, że dąży się do tego, żeby zapytania zarówno w bazie OLTP i OLAP działały szybko, no niemniej jednak ten charakter pracy w jednej i drugiej bazie wymusza to, że zupełnie inaczej się pracuje i zupełnie innych umiejętności też wymaga się od Ciebie jako programisty. Z tego nagrania chciałbym po prostu, żebyś zapamiętał, że zarówno baza danych, jak i hurtownia danych to jest baza danych. Tyle tylko, że one mają inne przeznaczenie. W bazie danych dokonuje się przetwarzania OLTP, w hurtowniach danych przetwarzania OLAP i w już tak podsumowując, w tej bazie danych będziesz dokonywał wielu transakcji, które będą musiały zapisać pojedyncze wystąpienie jakiegoś zjawiska, na przykład zakupu książki z informacją ten konkretny klient, bo na przykład ma kartę lojalnościową u tego sprzedawcy w tej księgarni w takim dniu zakupił taką książkę o takim numerze, w takiej cenie i na przykład jeszcze dokupił papier jakiś, bo to była książka na prezent, tak? No, takie mocno szczegółowe informacje są Ci potrzebne, że w razie czego, że jak jednak klient wróci i powie, dzień dobry, ja poproszę reklamację albo zwrot, albo zastrzeżenie do towaru, to Ty sobie to sprawdzisz. Natomiast w hurtowni danych może się okazać, że po pół roku będziesz chciał sprawdzić, jak sobie Twoi pracownicy radzą. No i teraz fajnie by było, żebyś mógł ich zwartościować i zobaczyć, kto ile na przykład obsłużył klientów, albo ile było zażaleń w związku z tym, że towar był źle zapakowany, albo to był błędny towar. I teraz nie będziesz potrzebował już tak szczegółowych informacji, które znajdują się w bazie danych, tylko te, które będą Ci potrzebne do analizy. I tu jest istotna rzecz, tutaj bardzo często jest potrzebny biznes do tego, żeby biznes, czyli osoby takie powiedzmy marketingowe czy znające się na biznesie, które będą w stanie powiedzieć, jakiego rodzaju analizę Ty najprawdopodobniej będziesz chciał wykonywać, bo to ma wpływ na to, jakie dane trafią do tej hurtowni. Ponieważ hurtownia będzie zawierała bardzo wiele danych, to są dane rzędu milionów, no nie będziesz tam wrzucał wszystkiego, co się da, no i z myślą, a może raz będę analizował to, a raz to. Nie, bardzo często jest tak, że przed w ogóle budowaniem hurtowni danych trzeba podjąć kluczowe decyzje, co ja tak naprawdę będę chciał sprawdzać. Czy ja będę chciał badać te zjawisko, na przykład wysokość sprzedaży, ilość reklamacji ze względu na lokalizację, ze względu na czas, ze względu na pracownika, i na tej podstawie decyduje się, które dane zostaną wybrane i w jakiej postaci. Mam nadzieję, że ten materiał rozjaśnił Ci nieco, czym różni się baza danych od hurtowni danych. To wszystko, co miałem Ci dzisiaj do powiedzenia. Pozdrawiam, cześć.